Szanowni Państwo, tematem, jak już Pan Pradykan Skowron powiedział, mojego referatu jest rola akademickich uczelni technicznych w procesie industrializacji II Rzeczypospolitej. Ponieważ jest to temat generalnie dość obszerny, pewne rzeczy, pozwólcie Państwo, będę przedstawiał w sposób dość ogólny. Chciałbym jednak podkreślić, że jest to temat, który tutaj w uzgodnieniu z panem prodziekanem Skowronem doszliśmy do wniosku, może być interesujący ze względu na rozpoczynające się na naszej uczelni oficjalne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W swoim referacie chciałbym zaproponować Państwu następujący rozkład. Najpierw chciałbym parę zdań powiedzieć na temat stanu industrializacji Polski bezpośrednio w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Następnie skoncentrować się wokół problematyki udziału uczelni technicznych II Rzeczypospolitej w modernizacji i rozwoju infrastruktury przemysłowej kraju, a następnie wskazać wkład akademickich uczelni technicznych w kształcenie kadry inżynierskiej II Rzeczypospolitej. Natomiast swoje wystąpienie przed podsumowaniem zamknę wykazaniem najważniejszych światowych osiągnięć kadry akademickiej, wybitnych profesorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej, czyli dzisiejszej AGH w Krakowie. Dlaczego te trzy uczelnie? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że w tamtym czasie, w latach 1918-1939, były to jedyne akademickie uczelnie techniczne kształcące na poziomie właśnie inżynierskim i dające kadrę później do pracy w różnych branżach związanych z naukami technicznymi, jak no tutaj przede wszystkim w przemyśle. Jeśli chodzi o stan industrializacji Polski, bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości był on wysoce niezadowalający. Wiele regionów było albo w ogóle pozbawionych infrastruktury przemysłowej, albo były to zakłady nieliczne, mocno wyeksploatowane przez politykę zaborców. I z drugiej strony z kolei no była ta świadomość i w społeczeństwie i wśród wszystkich zajmujących się rozwojem państwa, że no, kraje Europy Zachodniej w tym samym czasie poszły znacząco pod względem właśnie rozwoju technicznego, technologicznego do przodu. Również społeczeństwo powojenne chciało z jednej strony, żeby Polska dołączyła do grona krajów, które byłyby konkurencyjne pod względem jakości produkcji, jakości wytwarzania, no a tym samym podniosła poziom infrastruktury przemysłowej i industrializacji. Z drugiej strony no, stanowiła ważny też, żeby ten dystans pomiędzy krajami się zmniejszył, jeśli chodzi o poziom produkcji przemysłowej. Z drugiej strony no, też chodziło oczywiście o podniesienie standardu życia codziennego, codziennej egzystencji. I chciałbym powiedzieć, że nawiązując jeszcze do stanu industrializacji Polski właśnie bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, ta sytuacja wynikała też z silnego zróżnicowania regionalnego. I można powiedzieć tak, że gdybyśmy oceniali ziemie odzyskane po tych trzech zaborach, to stosunkowo dobra infrastruktura w postaci transportowej, na przykład koleje, drogi, czy w ogóle generalnie dość wysoki poziom uprzemysłowienia był na ziemiach byłego zaboru pruskiego, czyli regiony na przykład Wielkopolski i Śląska. Tutaj oczywiście było to odniesienie w stosunku do ziem odzyskanych z innych zaborów, czyli no generalnie ten przemysł oczywiście też tam nie był na najwyższym poziomie, ale jednak w stosunku do ziem po zaborze rosyjskim czy po zaborze austriackim był zdecydowanie wyższy. Z kolei w zaborze rosyjskim nastąpiło skupienie przemysłu tylko w dużych miastach, bardziej o charakterze aglomeracyjnym. Natomiast w dalszych regionach ten przemysł był bardzo słaby. Natomiast najsłabsza infrastruktura przemysłowa
pojawiła się, była, występowała na ziemiach dawnej Galicji. Tutaj z wyjątkiem jednej dziedziny, jaką było górnictwo naftowe, którą było branżą rzeczywiście dobrze rozwijającą się i dobrze prosperującą. Można zatem ogólnie powiedzieć, że im dalej na wschód Polski się przesuwano, tym sytuacja pod względem właśnie industrializacji, poziomu industrializacji była gorsza. I na tym tle pojawia się istotny, można powiedzieć, nisza dla roli wyższych uczelni technicznych w II Rzeczpospolitej. Należy ją rozpatrywać w trzech kategoriach. Po pierwsze, kształcenie kadry akademickiej, kształcenie kadry przyszłych inżynierów. Po drugie, kwestie rozwoju zaplecza laboratoryjno-technicznego poszczególnych uczelni, które pozwoliłoby, jego odbudowa pozwoliłaby lepiej przygotować przyszłych inżynierów do pracy właśnie w przemyśle i do podnoszenia tego poziomu przemysłowego w ciągu iluś tam dekad. No i trzeci aspekt to jest kwestia osobistego wkładu kadry akademickiej w pracę nad modernizacją czy rozbudową i odbudową przemysłu. Jeśli zadamy sobie pytanie, no skąd ten potencjał w takim razie, żeby można było taką rolę tutaj i o tym temacie mówić. Między innymi jednym z czynników było to, że pewna część kadry akademickiej, która w początkach właśnie uczyła i wykładała na wspomnianych uczelniach, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Lwowskiej i Akademii Górniczej, była emigrantami, wywodziła się tak naprawdę, wracała do Polski po latach emigracji, w czasie której zdobywała wyższe wykształcenie techniczne. Było to ważne, ponieważ oni w dużej części, chociaż oczywiście nie wszyscy, ale w dużej części studiowali we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii. Tam mieli dostęp do najnowszych technik, technologii, trendów właśnie w naukach ścisłych. I to chcieli przeszczepić na grunt Polski właśnie do rozwoju uczelni technicznych, by umożliwić jak najlepsze wykształcenie swoich następców. I jeśli chodzi o bezpośredni udział kadry akademickiej, ten wątek w procesie industrializacji kontynuując, chciałbym teraz przedstawić najważniejsze, można powiedzieć, dziedziny, które wpłynęły na późniejszy rozwój przemysłu w Polsce międzywojennej. Oczywiście są to dziedziny wybrane, można powiedzieć, moja pewnego rodzaju ocena subiektywna. Niemniej jednak ważne z punktu widzenia właśnie stworzenia nowoczesnego przemysłu w II Rzeczpospolitej. Po pierwsze, elektryfikacja kraju oraz na tej kanwie też rozwój kolejnictwa, na przykład rozbudowa sieci transportowej, sieci komunikacyjnej, kolejowej, rozbudowa przemysłu chemicznego, rozbudowa szlaków komunikacyjnych lądowych typu drogi, mosty, ale także budownictwo przemysłowe typu na przykład hale, typu różnego rodzaju zakłady górnicze, także modernizacja w sektorze górnictwa i hutnictwa. Natomiast te dwa ostatnie, czyli inżynieria wodna i Centralny Okręg Przemysłowy, ja wspominam o nich w tej chwili, wrócę do nich w dalszej części referatu, ponieważ one rzeczywiście odegrały istotną rolę dla industrializacji II Rzeczpospolitej, ale szerzej o nich powiem. I przejdźmy do elektryfikacji. Niewątpliwym pionierem w tej dziedzinie był profesor Gabriel Sokolnicki z Politechniki Lwowskiej. Trzeba nadmienić, że człowiek ten nie tylko zaprojektował
sieć elektrowni, najpierw regionalnie w otoczeniu Małopolski, jak również sieci trakcyjnych i rozbudowy elektrowni na wschodzie Polski. Wtedy to były zupełnie inne granice, tam objęło to i Jarosław, i Drohobycz, i inne, i Sambor, i szereg innych miast ówczesnej granic Polski, ówczesnej Polski, ale także współpracował z rządem, żeby pozyskać pozwolenia na objęcie takimi swoimi projektami i koncepcjami z całego kraju. Czyli można powiedzieć, że w pierwszym etapie on tworzył lokalnie dla Podkarpacia i Małopolski, a później po roku 1919 uzyskał upoważnienie, uprawnienia i objęto siecią trakcyjną i rozbudową elektrowni cały kraj. Był wspierany też przez profesora Jana Studniarskiego z Akademii Górniczej. Warto wspomnieć, że profesor Sokoliński również angażował się osobiście w nadzorowanie poszczególnych etapów niektórych budów, ważniejszych, bardziej takich istotnych dla kraju, i to pokazuje właśnie. Przykład, to jest pierwszym przykładem osobistego zaangażowania kadry akademickiej, przedstawiciela kadry akademickiej uczelni technicznej, jaką była Politechnika Lwowska, właśnie w pracę na rzecz rozwoju przemysłu. Oczywiście oddzielnie rozwijała się, postępowała elektryfikacja kolei. Tutaj z naszej uczelni profesor Roman Podowski. On uzasadniał swoje zainteresowanie kolejnictwem, po prostu, że to było jego hobby od dzieciństwa, i później konsekwentnie realizował, zdobywał wykształcenie w tym kierunku i w odpowiednim momencie również zaprojektował sieć trakcji kolejowych, rozbudował trasy kolejowe, ułatwił transport kolejowy, wyznaczył nowe szlaki kolejowe w Polsce. Następną dziedziną była radio i teletechnika. Na początku chciałbym zwrócić uwagę, że teletechnika była synonimem dzisiejszej telekomunikacji. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że do połowy lat 20. nie używano określenia telekomunikacja, właśnie teletechnika była jakby synonimem tego słowa. Natomiast to, co było ważniejsze w tych dziedzinach, to w tej dziedzinie, w radio i teletechnice, to pewne osiągnięcia, można powiedzieć, pionierskie. Takim przykładem było połączenie Laboratorium Prądów Słabych należące do Politechniki Warszawskiej, jako istosowane jako zaplecze naukowo-dydaktyczne, z warszawską stacją zarówno telefonów, jak i warszawską stacją telegrafów. Co było w tym pionierskiego? To było ważne, że studenci kształcący się właśnie w tej dziedzinie mieli możliwość na bieżąco postrzegania po prostu i zdobywania wiedzy, obserwując i analizując działalność normalnych centrali, czyli to była współpraca laboratorium uczelnianego z normalną, tradycyjną centralą łączącą rozmowy, łączącą połączenia telegraficzne. Drugą postacią, o której warto wspomnieć, jest profesor Janusz Groszkowski. Jest to człowiek, który zainicjował konstrukcję lamp i generatorów mikrofalowych razem ze swoim uczniem, późniejszym profesorem też z Politechniki Warszawskiej, Stanisławem Ryszko. I oni obydwaj też stali się pionierami techniki radarowej. To były takie rozwiązania i pierwsze nowatorskie rozwiązania techniczne właśnie wywodzące się z Politechniki Warszawskiej. To było do tego stopnia istotne, że profesor Grzeszkowski w 1934 roku zainicjował utworzenie Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego i ten instytut działa do dzisiaj w zasadzie na bieżąco, też różne zlecenia realizując, także widać było, jak istotna była to inicjatywa, skoro tyle dziesięcioleci jest ten instytut w dobrym stanie i może po prostu realizować, też zadań do realizacji mu nie brakuje. Ważną dziedziną była chemia.
Niewątpliwie w tej materii możemy wskazać z Politechniki Lwowskiej na profesora Ignacego Mościckiego, późniejszego prezydenta II Rzeczypospolitej, który zainteresował się azotami. Przede wszystkim zbudował fabrykę związków azotowych w Chorzowie i w Tarnowie oraz założył zarówno spółkę Metan, która współpracowała z ośrodkami technicznymi związanymi z przetwarzaniem, destylacją, rafinacją ropy naftowej i gazu ziemnego. Oczywiście zajął się też gazem skroplonym i również budową fabryki w tym zakresie. Później stworzył Instytut Chemiczny, który z kolei był takim zapleczem laboratoryjnym też do kształcenia kadry inżynierskiej. Wspierał go w tym Kazimierz Klink, również z Politechniki Lwowskiej. Natomiast odrębną kwestią było wzmocnienie farbiarstwa i barwnictwa. Tutaj nowatorskie rozwiązania zaproponował profesor Edmund Trzepka z Politechniki Warszawskiej, który po prostu opracował patenty umożliwiające wzmocnienie barwy na ubraniach, czyli po prostu, żeby żadne czynniki zewnętrzne nie powodowały na przykład spłukiwania czy szybkiego niszczenia się materiałów i po prostu barw na tych ubraniach. Więc tutaj rzeczywiście też było to na swój sposób nowatorskie. W inżynierii lądowej znanym postacią jest profesor Stefan Bryła, który najpierw był na Politechnice Lwowskiej, później na Politechnice Warszawskiej, natomiast opracował nowatorską i pionierską, nawet uznaną na świecie, pomysł spawania konstrukcji stalowych z wykorzystaniem prądu elektrycznego. I takim najsłynniejszym jego budowlą był most na Słudwi, wzniesiony w latach 1927-1929. I tak jak wspomniałem, ta technika spotkała się z dużym zainteresowaniem w Europie. Oczywiście też wznosił inne, projektował różne inne budowle. O nich jeszcze powiem w dalszej części wykładu, bo jeszcze raz do tej postaci nawiążę. Natomiast z pozostałych warto wspomnieć wzmocnienie technologii produkcji materiałów budowlanych, profesor Paszkowski z Politechniki Warszawskiej, jak również niezwykle istotna kwestia to jest akustyka i termoizolacja. Tutaj z kolei z Akademii Górniczej profesor Izidor Stella Sawicki wdrożył nowe technologie. One były wykorzystywane na przykład w górnictwie, różnego rodzaju drgania i różnego rodzaju zaburzenia, można powiedzieć, tektoniczne pracy wynikające z eksploatacji kopalni. Tutaj niewątpliwie z tą akustyką związane. On pracował nad tym, żeby to wszystko wytłumić, wyciszyć, więc tutaj działał w tej materii, miał pewne osiągnięcia i opracowania. I kontynuując kwestię górnictwa i hutnictwa, bardzo ważnym było automatyczna sygnalizacja zagrożeń, opracowanie automatycznej sygnalizacji zagrożeń wybuchami na przykład w górnictwie, w kopalniach. To wynikało z tego, że była potrzeba, aby to, co dzisiaj nazywamy BHP, również wówczas zaczęło funkcjonować. Pionierem w tej materii okazał się profesor Wilhelm Staronka z Akademii Górniczej. No i na tej kanwie też zostały zainicjowane zmiany w przemyśle hutniczym. Tutaj profesor Adam Skąpski z Akademii Górniczej. Czy bardzo ważna, pionierska sprawa, jaką było wprowadzenie technologii umożliwiającej wprowadzenie stali nierdzewnej, czyli po prostu technologia w produkcji stali metali kolorowych, która tak naprawdę walczyła z rdzą, czyli z utlenianiem się stali. I tutaj pionierem był profesor Iwan Feszczenko-Czopiwski. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że taka dominacja Akademii Górniczej w tym zakresie wynikała oczywiście z profilu uczelni, bo trzeba zwrócić uwagę, że o ile Politechniki Warszawska i Lwowska były bardzo stawione na bardzo szerokie spektrum inżynierskie, o tyle Akademia Górnicza oczywiście miała poszczególne zakłady związane z chemią i z elektrotechniką i z innymi branżami, ale jednak głównie
głównym celem było przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy właśnie w górnictwie i hutnictwie. I przechodzę do inżynierii wodnej. Tutaj największym inicjatywa, jaka była, to był wspomniany przeze mnie budowa portu w Gdyni na mocy ustawy z września 2022 roku. Kierownikiem pierwszym budowy portu w Gdyni był inżynier Tadeusz Weneda, tylko że on się kształcił w Petersburgu, więc z punktu widzenia pokazywania wkładu uczelni technicznych II Rzeczypospolitej ważniejszą postacią był inżynier Marian Bukowski, który najpierw współprojektował z Wenedą właśnie ten cały port, natomiast później stał się zastępcą kierownika budowy. Natomiast gdy w 1937 roku zaistniała potrzeba rozbudowy całości portu, wówczas stał się jego kierownikiem po prostu tego procesu budowlanego. I tu jest przykład właśnie, jak absolwent Politechniki Warszawskiej, człowiek z dyplomem wykształcony właśnie bezpośrednio po ukończeniu studiów przeszedł do pracy, do przemysłu. I tak jak Państwu obiecałem, Centralny Okręg Przemysłowy. Była to ważna inicjatywa z paru powodów. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ta koncentracja przemysłu zbrojeniowego w jednym miejscu, w Widłach Sanu i Wisły, obejmująca poszczególne województwa, krakowskie, kieleckie, lubelskie czy lwowskie, była zrealizowana w ciągu 2 lat. Ona oczywiście nie w pełni została zrealizowana, bo wojna przerwała dalsze całościowe realizacje tego dalekosiężnego planu. Ale w ciągu 2 lat zrealizowano 3 główne projekty, które nie były wcale takie małe, bo to był projekt i kierowanie zakładami, budową zakładów lotniczych w Rzeszowie przez profesora Władysława Danileckiego, projekt zapory i elektrowni wodnej w Rożnowie przez profesora Karola Pomianowskiego kierowany, czy projekt fabryki Stomi, właśnie ogumienia drogowego w Dębicy, w którym brało udział zaprojektowany przez 3 przedstawicieli właśnie kadry inżynierskiej Politechniki Warszawskiej, inżyniera Henryka Sagana, Wiktora Piotrowskiego czy Kazimierza Obrębskiego z Politechniki Warszawskiej. I chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę na kwestie pewne statystyczne. Otóż gdybyśmy spojrzeli, skąd taki potencjał do rozwoju kadry, do rozwoju przemysłu się brał. On wynikał z tego, że uczelnie techniczne II Rzeczypospolitej, akademickie uczelnie techniczne kształciły coraz więcej absolwentów i coraz więcej osób kończyło studia dyplomem inżynierskim. Gdybyśmy wzięli rok 1922, początkowo Politechnika Warszawska opuszcza mury Politechniki Warszawskiej 82 dyplomowanych inżynierów, Politechniki Lwowskiej 95, no wiadomo więcej, bo Politechnika Lwowska miała troszkę dłuższą tradycję, no i Akademii Górniczej 2, bo to była najmłodsza uczelnia i wiadomo było, że ta uczelnia po prostu no mniej absolwentów początkowo wypuści. Natomiast ten wzrost był w ciągu kolejnych 8 lat kilkukrotny, 2-3-krotny. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście ten 22 rok jest taki uśredniony, ponieważ to były, wiadomo, że każda z tych uczelni działała dużo, no, parę lat wcześniej, ale 22 rok to był tym rokiem, gdzie po wojnie polsko-bolszewickiej, po wszystkich problemach granicznych, po prostu mogły spokojnie funkcjonować bez przerwy, czyli bez żadnego powoływania w międzyczasie studentów do wojska, bez żadnych zakłóceń w działalności. I teraz patrząc się na liczbę absolwentów uczelni technicznych przez 19 lat, czyli w latach 1929-39, możemy popatrzeć na sumy. Prawie 6 tysięcy absolwentów z Politechniki Warszawskiej inżynierów dyplomowanych, z Politechniki Lwowskiej 5103, no i z Akademii Górniczej 809. To dało łącznie prawie 11 900 dyplomowanych inżynierów,
którzy szli właśnie bezpośrednio do przemysłu. Trzeba tu przypowiedzieć, że praca w przemyśle była wówczas bardzo taką, można powiedzieć, interesującą, kreatywną, ponieważ wiązała się zarówno z prestiżem społecznym, ale także ze stabilnością. Bo inżynier to wtedy był nie tylko osoba, która zaprojektuje coś i przedstawi koncepcję, ale także na przykład zorganizuje cały zakład, system pracy. W związku z tym wiadomo, że to była działalność długoletnia często i wiązała się po prostu ze stabilnością zawodową dla tych młodych ludzi. Cieszyły się więc, ten zawód cieszył się więc dużą po prostu popularnością. I teraz chciałbym przejść do osiągnięć naukowych, które jeśli chodzi o kadrę akademicką Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej wystąpiły w II Rzeczypospolitej. Tutaj wybrałem najważniejsze z nich, natomiast omówię tylko kilka, bo wiadomo, no, tutaj ze względów czasowych wszystkich nie dałoby rady, natomiast przedstawię paru najważniejszych przedstawicieli, których osiągnięcia odbiły się echem zarówno w Europie, jak i na świecie. I pierwszym z nich był wspomniany profesor Stefan Bryła. Tak jak wspomniałem, wdrożenie stalowych konstrukcji spawanych. On pracował na początku swojej kariery na Politechnice Lwowskiej od 1921 do 1934 roku, następnie przez kolejne lata 1934-43 na Politechnice Warszawskiej. Tu chciałem zaznaczyć, że oczywiście w 1943 roku sama Politechnika bezpośrednio nie działała, ale wiadomo, że była powołana za zgodą Niemców Państwowa Szkoła Techniczna, która w której on po prostu wykładał konspiracyjnie też przedmioty inżynierskie, mimo że formalnie oczywiście to była szkoła zawodowa. Najważniejsze jego osiągnięcia oprócz wspomnianego spawanego mostu na Słudwi przedstawiały się następująco. Hala fabryki parowozów w 1922 roku, gmach Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie konstrukcje łukowe po raz pierwszy zastosował, to był rok 1934. No i po drodze jeszcze warto wspomnieć 14-piętrowy gmach Izby Skarbowej w Katowicach. Kolejnym przedstawicielem był Ignacy Mościcki. Historia jego pracy, kariery zawodowej wyglądała w ten sposób, że swoją działalność zawodową rozpoczął od Szkoły Politechnicznej we Lwowie, która była, poprzedzała powstanie Politechniki Lwowskiej, ponieważ Politechnika Lwowska formalnie została założona w 1921 roku, natomiast Szkoła Politechniczna we Lwowie była w okresie 1877-1918 i oczywiście on tam wykładał i tam pierwsze swoje osiągnięcia zdobywał. Natomiast zanim został prezydentem, był autorem i uzyskał patenty na 40 właśnie wynalazków polskich i te patenty były właśnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. I ważniejsze osiągnięcia. Pionierska metoda uzyskiwania kwasu azotowego, również unowocześnianie sposobów wydobycia i większej efektywności z wydobycia ropy naftowej i poprawa metody spalania włóku elektrycznym. Ważnym również Politechniki Lwowskiej był profesor Sucharda, który był kierownikiem chemii ogólnej na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, a specjalizował się właśnie w farbiarstwie, to już wspominałem, i związków organicznych oraz technologii chemicznej. I do jego osiągnięć, dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że bardzo ważną kwestią była nowatorska metoda oznaczania zawartości węgla i wodoru w związkach organicznych. I on również był przykładem człowieka, który oprócz kształcenia kadry, oprócz opracowywania coraz to nowych wynalazków, bezpośrednio brał udział w działalności i wpływał na działalność zakładów czy barwników związanych z produkcją barwników, na przykład zakład Boruta, czy w przemyśle naftowym w Dochobyczu. Natomiast zgłosił i udało mu się uzyskać większość z 5 patentów właśnie w tej dziedzinie.
I profesor Jan Czochralski, postać, która można powiedzieć jest bardzo ważna i po części też dramatyczna. On początkowo kształcił się od 1904 roku na Niemczech, za granicą zdobywał swoje wykształcenie. Natomiast w 1928 roku na osobistą prośbę Mościckiego, Ignacego Mościckiego już jako prezydenta, objął katedrę metalurgii i metaloznawstwa na Politechnice Warszawskiej. Warto podkreślić, że był to człowiek, który w czasie wojny bardzo aktywnie uczestniczył, jeśli chodzi o swoją działalność, był zaangażowany w działalność AK i także oczywiście w pomoc, no, jeśli chodzi o wiedzę swoją metalurgiczną, tutaj też wykorzystywał dla działalności AK. Natomiast po wojnie został oskarżony o kolaborację z Niemcami. Tu chciałem podkreślić, że sytuacja jego była taka, że on, przyjeżdżając do Polski w 1928 roku, miał dwa obywatelstwa i on zrezygnował z obywatelstwa niemieckiego. Zostały się tylko polskie, natomiast po wojnie został właśnie oskarżony o kolaborację z Niemcami, a tak naprawdę to on dzięki swojemu estymie, można powiedzieć szacunkowi, który uzyskał u Niemców za swoje osiągnięcia, uratował od 30 do 50 osób z obozów koncentracyjnych i teraz on był w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ on nie mógł, ja widziałem jego akta sprawy są w archiwum łódzkim, wszystkie sprawy. Sprawy sądowe były prowadzone przez prokuratury, najpierw w Piotrkowie Trybunalskim, potem przez prokuraturę w Łodzi. I teraz wynikało z tych zeznań, że on nie mógł się przyznać do działalności. On w ogóle nic tam nie pisze o swojej działalności w AK, ponieważ gdyby się przyznał, że dzięki wpływom swoim u Niemców, w możliwościach jego szacunku, którym się cieszył u Niemców, wyciągnął z obozu koncentracyjnego ludzi, którzy działali w AK, no to bezpośrednio po wojnie skazałby ich prawdopodobnie na śmierć albo długoletnie więzienie, więc chciał być honorowy. Natomiast na Politechnice Warszawskiej Senat w 1945 roku wykluczył go ze środowiska profesorskiego, odebrał mu wszystkie przywileje. Czochralski wrócił wtedy do Kcyni i utrzymywał się zarówno z zysków za osiągnięcia, jak również założył jakiś salon taki o charakterze produkcji różnych kosmetyków. Natomiast dopiero został zrehabilitowany w roku 2012. Na rok przed oficjalnym uznaniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszeniem Roku Czochralskiego jako roku właśnie dla podkreślenia jego zasług naukowych. I teraz jakie on miał osiągnięcia? Przede wszystkim produkcja krystalizacji metali. To były monokryształy. Dzięki monokryształom możemy mówić o właśnie układach scalonych, o korzystaniu z wszystkich usług IT typu komórki. To były podstawy oczywiście, ale no uznane za pionierskie, absolutnie do dziś uznawane za początek po prostu rozwoju tych dziedzin teleinformatycznych. Po drugie, opatentowanie bezcenowego stopu B. To było wzmocnienie konstrukcji wszelkich wagonów kolejowych i to był patent, jako pierwszy zdobył. Późniejsze próby podobnych bezcenowych stopów podejmowane przez Amerykanów, przez Niemców, nie przynosiły tak efektywnych rezultatów, dlatego jemu przyznano pierwszemu właśnie patent w tym zakresie. No i profesor Janusz Groszkowski. To jest kolejna postać, zapoczątkował swoją pracę w roku 22 na Wydziale Elektrycznym, prowadził wykłady z lamp katodowych i radiotechniki, a od 35 roku był dziekanem Wydziału Elektrycznego. I z punktu widzenia jego działalności naukowej wprowadził tak zwane równanie liniowej generacji drgań harmonicznych. To jest do dzisiaj uznawane za równanie Groszkowskiego. Był to pionierski, pierwszy na świecie uznawany patent właśnie na to, na opracowanie koncepcja. Natomiast później rozwinął, jak już wspomniałem, technikę radarową uznawaną na świecie. Też opracował model magnetronu z wewnętrznym obwodem rezonansowym. Także szereg miał osiągnięć właśnie liczących się jako bardzo na tamte czasy nowoczesne. I profesor Witold Budryk z Akademii Górniczej.
Tutaj trzeba wspomnieć, że był dziekanem Wydziału Górniczego i swoją działalność zaczął w 1924 roku. Do jego takich osiągnięć należy z kolei bezpieczeństwo pracy w kopalni. On jako pierwszy, jeden z pierwszych w Europie i na świecie opracował teorię dotyczącą, która by definiowała i opisywała wpływ eksploatacji kopalni na ukształtowanie terenu i na tej bazie otworzył, można powiedzieć, pole dla rozwoju dziedzin takich jak właśnie warunki bezpieczeństwa w kopalniach w znaczeniu geodynamicznym, gazowym i wodnym, czy mechanika ośrodka ciągłego pod kątem przemieszczania się górotworu. I kończy moją tutaj prezentację profesor Mieczysław Wolfke, który no oprócz tego, że habilitował się u samego Einsteina, zapoczątkował holografię i telewizję. Można powiedzieć, że on pierwszy przewidział możliwość wykorzystania energii jądrowej dla celów militarnych. Widać było, jak ta jego przypuszczenie ówczesne bardzo sprawdziło się w czasach dzisiejszych. Reasumując i konkludując cały referat, chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście przedstawione obszary były bardzo badawcze i dziedziny były istotnym filarem dla industrializacji II Rzeczypospolitej. Kadra akademicka tych trzech uczelni technicznych, jak Politechnika Warszawska, Politechnika Lwowska i Akademia Górnicza, w różnym stopniu podejmowała pracę z zakładami przemysłowymi, tworzyła nowe fabryki, wpływała w dużej mierze na rozwój po prostu i podniesienie poziomu industrializacji II Rzeczypospolitej. Natomiast to, co było ważne, że ten rozwój był skorelowany jednocześnie z rozbudową infrastruktury przemysłowej II Rzeczypospolitej, co pozwalało, żeby w programach nauczania uczelni znajdowały się dziedziny, które były potrzebne na bieżąco dla rozwoju poszczególnych zakładów przemysłowych, więc można powiedzieć, że nowe siły inżynierskie przychodzące, kształcące się na uczelniach zdobywały wiedzę, studenci zdobywali wiedzę adekwatną do zapotrzebowania rynku, w związku z tym wchodzili jako przygotowani kandydaci i dyplomowani inżynierowie do pracy w przemyśle, mając wiedzę z najnowszych opracowań i według najnowszych trendów. I trzeba zwrócić uwagę, że właśnie kadra akademicka i oczywiście uczelnie techniczne miały bardzo duży udział w przygotowaniu dzięki temu profesjonalnym inżynierów do pracy zawodowej dla przemysłu i zatroszczyli się we właściwy sposób o po prostu trwałość, ciągłości międzypokoleniowej w zawodzie. Bardzo dziękuję za uwagę.